Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z dodatku DLC The Hidden Ones do gry Assassin's Creed Origins i przypominam, że ten odcinek jest taką bezpośrednią kontynuacją poprzedniego materiału, w którym rozpocząłem zadanie poboczne, którego wykonanie na 100% okazało się być całkiem długie. Musiałem na to poświęcić około godziny, więc postanowiłem questa podzielić na dwa odcinki, a więc w poprzednim materiale zobaczycie pierwszą połowę tego zadania, a tutaj już za chwilkę przejdziemy sobie do tego momentu, kiedy z wami pożegnałem się ostatnio. Tak więc kontynuujmy. Pójdźmy tutaj. Gdzie jest ten punkt widokowy? Tam konkretnie. Więc też mała wspinaczka będzie nas czekała. Ale najpierw sobie w ogóle tutaj zeskoczmy. Przywołajmy ponownie naszego wielbłąda. Wow, muszę tutaj uważać. I tak, właśnie spróbujemy sobie odkryć ten teren, synchronizujemy to. I to nie wiem, czy to nie będzie przedostatni właśnie punkt widokowy w całym dodatku przypadkiem. Jak już to sobie synchronizuję, to zobaczymy na podsumowaniu, jak to wygląda. No a z tego punktu widokowego już naprawdę będzie bardzo blisko kolejnego miejsca, gdzie mamy skarb do zdobycia. Nawet już mogę sobie to miejsce zlokalizować. No i właściwie zróbmy to. Proszę bardzo, to będzie tam. Oczywiście, jak można się było domyślać, przy znaku zapytania oznaczającym najpewniej jakąś kryjówkę bandytów, jakąś jaskinię czy cokolwiek takiego. Wejdźmy tutaj na samą górę, z tym nie ma najmniejszego też problemu. Okej. Okay. I tutaj znowu pora się troszeczkę rozejrzeć po okolicy. No ale tutaj trzeba przyznać, że już widok mamy jeszcze ładniejszy niż przy poprzednim punkcie widokowym, no bo też teren bardziej zróżnicowany, już nie tylko same te góry, ale widzimy i różne miejscówki. A już tutaj pięknie to wygląda. Jak to ptactwo sobie lata. No ale okej. Ruszajmy tutaj, jeszcze tak sobie zerknę. Nie wiem, czy coś tutaj się pojawiło, jeśli chodzi o znaki zapytania. Być może tam dalej troszkę. I tak, na razie jeszcze tam się nie wybierzemy. Tylko skupmy się na tym, co jest tutaj. Też sobie zeskoczę. Troszeczkę oberwałem, ale jeśli się przetrolaliśmy, to nie za wiele zdrowia poszło i od razu się to oczywiście uzupełniło. O, no tak, legowisko hieny. Zupełnie zapomniałem, że to miało być w miejscu, gdzie hieny grasują. Więc to nie będzie duży problem. No wystarczy pokonać sobie tą główną hienę. Z pozostałymi już sobie poradzę. Dobra. I teraz atakujemy. Oj tam, bajek, nie przesadzaj. Ojejku, oczywiście zawsze jest ryzyko, jak wpadamy w taką grupę podpaloną, że zaraz sami się też podpalimy. Dobra, ale już niewiele brakuje. Spokojnie, bajek, nie musisz tego dwa razy powtarzać. Many did not survive these hyenas. Ojejku, naprawdę. Masakra totalna. Górski handel. Nawiązaliśmy stosunki handlowe z plemieniem mieszkającym w górach. To dobry, ale i ryzykowny interes. Żyją tam też dzikie zwierzęta. Tutaj, co my mamy? Tarcza. To zwykła, niestety. Ale najważniejsze rzeczy są tutaj, najwyraźniej. Proszę, proszę. Są kryształy. Zobaczmy tu. Trzeci zwój. Trzeci zwój Simuta. Przystałem do kompanii kilku koczowników. Ujechawszy wspólnie kawałek drogi, zostaliśmy zaskoczeni przez stado oszalałych psów. Gerta szczęśliwie uciekła, ale psy zagryzły koczowników, a mnie zawlokły do swojej nory. Co ciekawe, w norze tej były namalowane piękne wizerunki bogini Nut. Czy to możliwe, by psy potrafiły malować?
to byłoby jakieś szaleństwo. Niemal takie samo jak pomysł, by ukrywać się w tej małej jaskini tuż obok latryny w kryjówce bandytów. Ah, Simut had quite an adventure. I will search for this bandit hideout. Zdecydowanie, to sprawdzimy. The goddess Nut, goddess of sky and night. Bajek nawet nie ruszał ustami, co sugeruje nam, że nie mówił, tylko raczej to były jego myśli. Ale okej, jako że jest to tak daleko, to już będziemy musieli się przenieść szybko podróżą. A to jest to miejsce, które znamy. To jest ta kryjówka, wąwóz rozbójnika, w której już byliśmy. No i dobrze, zbliżamy się już na miejsce, więc będziemy musieli teraz uważać, kiedy wejdziemy na teren tego wąwozu. Cel jest blisko. Zlokalizujmy sobie. Akurat jest ich więcej niż wcześniej było nawet, kurczę. Dobra. Mamy zatem skarb, to najważniejsze. I patrzcie, no, cała grupa. This place is heavily guarded. Cała grupa kolesi obok siebie. Jeden z nich tutaj podejdzie, to mi będzie jak najbardziej na rękę. What's that then? Dobra. W razie czego trucizna, bo widzę, że trochę mu nóżki wystawały. Tędy możemy sobie przejść bez wykrycia. You could not help but admire him. A knowledgeable man. His conversation jumped from topic to topic like a beautiful butterfly. What was all that about a woman named Gertha? Some sort of goddess, by my understanding. Yes, yes. I believe you are right. And then he hid in the cave of the ancient creatures. Astounding. An extraordinary nomad. No proszę, jak rozmawiają o Simucie. Dobra, tutaj będę musiał uważać. Prawdopodobnie będziemy musieli z nimi zawalczyć. Jest ich po prostu za dużo. Hang on. Ja, jasne. Nie powinni mnie tutaj widzieć. Byłem cały czas ukryty. Feel that? We are watched. Dobra, trudno. Hey, what? Okej. Lecimy z kolejnymi. Proszę bardzo. Całkiem ładnie to idzie nawet. Ten zaraz podejdzie, zauważy ciało oczywiście. Spokojnie. Nie wiem, czy oni już mnie zobaczyli? Najwyraźniej. Przez chwilę mogłem kombinację z rzutem zrobić, ale tylko przez chwileczkę. Dobra. Hey, hey. Got you. You should not have come here. No, tutaj muszę, kurczę, mocne uderzenie wykonać, żeby gościa zachwiać. Ale może zacznijmy jeszcze od tego. Teraz uwaga. Fajne z tą bronią jest to, że ona daje szansę na uśpienie, ale z drugiej strony w walce co to daje, skoro drugie uderzenie i tak budzi takiego przeciwnika, więc to nie robi jakiejś dużej różnicy. I właśnie trzeba było od razu tutaj tak wparować i ich od razu zaatakować. What a foul order. This must be the bog. He hid nearby. Tam, co ciekawe, coś mi też pokazuje. Poczekajcie. Najpierw tamten gość. Hey, not going anywhere. W końcu go nie trafiłem drugi raz, naprawdę. Przecież idealnie celowałem. Dobra, może tutaj zejdzie.
Możemy wypuścić zwierzę, ale może niekoniecznie. Stop! Hey, got you! Teraz myślę, że już wyczyszczone naprawdę. Dobra, no to czytaliśmy już, prawda? Ale pytanie, jak tam się ewentualnie dostać? Czekajcie. W kryjówce Simuta panuje odrażający smród. Tu mamy kolejnych przeciwników. To znaczy, to jest ten też na tym 45 poziomie, którego już widzieliśmy wcześniej. Ale w końcu nie wiem, czy to jest to, na czym mi tutaj zależy. Tędy jest przejście jednak. Okej. Bones of the ancient creatures. I have heard of such things, but did not believe the tales. Ah, of course. Simut was here and left a scroll. Bogowie odwrócili się ode mnie, szukając starożytnych przedmiotów na pustyni, zjadłem smakowitą, choć dziwnie wyglądającą roślinę. Natychmiast straciłem przytomność i ocknąłem się wśród bandytów, którzy właśnie świętowali przyjęcie mnie w swoje nędzne szeregi. Opiwszy się miodowego piwa, oznajmiłem, że muszę za potrzebą i poszedłem do ohydnie cuchnącego wychodka, by się wysikać. W pobliżu znalazłem ukrytą jaskinię. Liczę na to, że niebawem zdołam się stąd wymknąć. Mądra Gerta ukrywa się na pustyni, gdzie czeka na mnie z właściwą sobie cierpliwością. Dzięki niej będę Amonowi, że wpadł na pomysł, by zostawić swój skarb w zalanej części kamieniołomu. The flooded quarry. I will soon have visited all of Sinai. To już wiemy, gdzie to jest, prawda? Dopiero co tam byliśmy niedawno. A ciekawe, tutaj kurczę mamy te szczątki. Dobra, słuchajcie, to ja w takim razie ruszam do tego kamieniołomu jak najszybciej, skoro i tak już tam byliśmy. To było tutaj. O, a to jednak chodzi o inny kamieniołom, patrzcie, to w tym miejscu aż. A właściwie to póki jeszcze jestem tutaj, w tym obozie, to chciałbym w końcu dostać się tam, gdzie mamy tego przeciwnika na 45 poziomie, bo jak pamiętacie, ja już widziałem go wcześniej przecież. Wówczas jeszcze miałem poziom za niski, teraz już, mimo że mam też niższy poziom, to mam prędzej jakieś szanse, w miarę wyrównane. Więc tak przy okazji go zlikwidujemy i zabierzemy sobie zawartość skrzyni, której tutaj najwyraźniej pilnuję. Ciekawe, czy jest on tylko ten jeden? Niestety nie mogę go tutaj zdjąć, a szkoda, bo aż by się prosiło. Teraz może podejdzie. Że nie w tym kierunku, co trzeba, chyba. Hey, someone there? Padnie się udało, co? O, i tutaj też mamy. Kurczę, liczyłem, że kryształy, ale jednak nie. Była buława. Te łotry z obozu próbują mnie przekonać do powrotu w ich szeregi. Nigdy. Twierdzą, że Ka jest ważniejsza niż Ba. To bludzinierstwo. No dobra. To w ramach naprawdę tego zadania, które teraz wykonujemy. Mamy sporo tego zwiedzania. Prawdopodobnie podzieliłem to wam nawet na dwa odcinki, bo szczerze mówiąc nie sądziłem, kiedy rozpoczynałem tego questa, że będzie to tak długi questik właśnie. Dobra, zobaczmy jak to tutaj wygląda. A też kurczę, skoro już właśnie jestem w tych różnych miejscach, no to staram się również wam pokazywać te poboczne lokacje, niejako przy okazji. Dobra, znowu wzywamy wielbłąda, tylko że kurde, tam mi się pojawił na samej górze. To nie za bardzo jest mi na rękę, więc zejdźmy sobie troszeczkę jeszcze tutaj niżej. A, bo jeszcze tutaj, kurczę, jest jedno miejsce ze znakiem zapytania. 200 metrów stąd. Tutaj w sensie, proszę bardzo. To jeszcze rzeczywiście tego nie odkrywaliśmy. Trochę się nawet ściemniło. A w sumie czemu nie? Możemy sobie resztę tego zadania właśnie nocą wykonać.
Tutaj w przyszłości będą jeszcze właśnie kolejne zadania do przyjęcia. No ale to wszystko w swoim czasie. Na razie omijamy tych zleceniodawców i ja chciałbym wiedzieć, jak się ewentualnie tam dostać na dół. Pewnie gdzieś tu jakieś przejście musi być. Zobaczmy, czy to z tej strony. No chyba tak. Tylko też nie wiem, czy nie zacznę tutaj też jakiegoś questa od razu, a tego bym na razie jeszcze nie chciał. Kogoś tu rzeczywiście mamy jeszcze. No dobra, skoro tak, to wobec tego jeszcze to zostawiam, bo rzeczywiście mi się przypomina, że ja to widziałem, a możliwe, że ja i tak będę musiał w ramach tego zadania tam zejść. Więc póki co kierujemy się nadal do mojego aktualnego celu zadania. W końcu tutaj zeszliśmy, kurczę, nieco niżej. I możemy znowu się troszeczkę przejechać. Odznaczę tylko sobie ten mój cel, żeby mi nie przeszkadzało. I jedziemy. Po drodze jest ta trilema, którą zajmowaliśmy się chyba w trzecim odcinku, albo w drugim. Na pewno któryś z tych. Ale właśnie tam dalej jeszcze nie jechaliśmy, no jak się okazuje, bardzo dobrze, bo teraz kwestik nas tutaj prowadzi. I ciekawe, czy jeszcze dalej nie będę musiał gdzieś ruszać. What is he doing there? O, nawet nie zdążyłem zobaczyć, że jest tam gdzieś Simut. Ale najwyraźniej Senu odkryła. No i mamy podwodny kamieniołom. Poprosimy przy okazji skarby i oczywiście Simut najwyraźniej jest... A, to są krokodyle. Wow. About time. Goethe and I were worried you got lost. To są twoje skarby? Pewnie tak. I have been scrambling across the desert following a trail of your writings. I know how to write? That's wonderful! Praise the moon! I remembered I cleverly hid my treasure in a jar and sunk it here, in the Red Sea. In fact, I sank several. Only one has the treasure. You'll have to find the right one. Very well. Czyli nie może być za łatwo. Utrudnienia oczywiście musiały być. Have you found it? I'm very anxious to get it back. It is a very clever hiding place, no? Goethe has been no help at all in this. Just swim around until you find it. Mówisz o bardzo zmyślnej kryjówce, ale mam wrażenie, że sam teraz trochę żałuję, że tam to ukryłeś. Skoro sam nie możesz tego odzyskać. Mam teraz duży problem od jakiegoś czasu, że nie mogę znaleźć, albo raczej może nie skupiałem się na tym, żeby uzupełniać sobie amunicję. I teraz, kurczę, tych strzał nie mam niestety. Przeklęte węże. Uwaga, robotnicy. W pobliżu pojawiły się jadowite węże. Wybijamy je wszystkie, ale gdy wracamy rankiem następnego dnia, one znowu tu są. Już dwóch stolarzy zmarło od ukąszeń. Niech wszyscy patrzą pod nogi. Dobra, dawać mi to, co jest tutaj. Rzeczywiście są węże, kurde, ukryte. Ale sprytne. Dobrze. Senu nawet, kurczę, zadziałała. Tak będzie lepiej chyba wypatrzeć, prawda? W razie czego możemy nawet te węże sobie podpalić, czy coś. Myślałem, że stąd też mogę parę rzeczy zabrać. No, ale najważniejsze, zejdźmy tutaj pod wodę. Tylko czekajcie, znowu kurczę, poradzę sobie najpierw z krokodylem. Nie uciekaj, nie uciekaj. Okej. No tak, tylko od razu się zaniepokoiły następne. Trochę przynajmniej sobie wykorzystuję ten łuk łowcy, który zdobyłem niedawno. No okej. To było na razie chyba na tyle. Jak to sprawa wygląda? Czyli to będzie akurat ten skarb? Empty.
Nie, no to jest normalnie miejsce z kryształami. Podwodny kamieniołom odkryty, zaliczony. Szukamy dalej w takim razie tego skarbu Simuta. Mam nadzieję, że on mnie, kurde, nie chce jakoś wykiwać. To się zaczyna robić już naprawdę dziwne trochę. Empty. Kolejny pusty. To został chyba ostatni tutaj. What is this? The treasure. I to ma być ten skarb, naprawdę? Aż zobaczę sobie w ekwipunku. Prymitywny naszyjnik z ubłoconą łapką flaminga. No nie. Coś mi się wydaje, że taki finał tej historii może być bardzo prawdopodobny, że Bajek tutaj nabiegał się, kurczę, po całym półwyspie Synaj, żeby okazało się, że chodzi o tak naprawdę nic nie warty, przynajmniej jeśli chodzi o taką prawdziwą wartość pieniężną, przedmiot. You found it! My flamingo foot! It brings me good fortune! A flamingo foot. This is your treasure. Come along with me. You are due a reward. I must show this to Gertha. She has been singularly unhelpful. I'm not certain she even believes in the power of the foot. Jeszcze się w końcu okaże, że Gertha, czy Gertha, wcale nie jest kobietą, tylko może jakieś się zwierzę. No zaraz zobaczymy, ale robi się coraz bardziej ciekawie w tym zadaniu. O kurde. Chodzi o tego wielbłąda, tak? Gertha! This kind neb has found my lucky talisman. You have been such a disappointment to me. Pretending to care about my treasure, and all the while worrying only about your hump. Our friendship is over. I award you to this man. Perhaps you can be a better friend to him. Thank you. To było ciekawe. Ojejku. Początkowo przez cały czas myślałem, że chodzi właśnie o kobietę, Gertę. Dopiero tutaj pod koniec załapałem, że może rzeczywiście chodzić o jakieś zwierzę i w tym przypadku był to legendarny wierzchowiec wielbłąd. I cieszę się, że go dostałem, bo to jest akurat fajna nagroda, którą będę mógł wam zaprezentować w kolejnych odcinkach przynajmniej. Porozmawiajmy jeszcze z Simutem. You found it! My flamingo foot! It brings me good fortune! Okej, myślałem, że powie coś więcej, ale powtarza się w tym momencie. Przeczekajmy sobie, nie chcę już tutaj nocą biegać, bo chciałbym tą Gertę zobaczyć w pełnej okazałości teraz za dnia. Muszę to sobie najpierw zmienić w wyposażeniu. Proszę bardzo, Gertha. Sprytny, uważny, posłuszny i w pełni opancerzony, idealny towarzysz podróży. Widzieliście też, że zdobyłem kolejny poziom doświadczenia, już przedostatni w tym dodatku. Maksymalnie można zdobyć 45. No i dzięki temu punkt zdolności, ale to już wam wspominałem ostatnio, że z punktami poczekam. Już nie będę wydawał punktów na te mistrzowskie umiejętności, tylko pozbieram te punkciki, żeby wykorzystać je ewentualnie w kolejnym dodatku DLC, kiedy to nowe zdolności zostaną udostępnione i od razu na starcie coś będzie można sobie dzięki temu odblokować być może. Jeszcze też widzicie, że 61 na 62 punkty widokowe, czyli jeszcze jeden do odkrycia pewnie tam na północy. Tam mnie jeszcze tak za bardzo nie było. Dobra, w końcu nie zmieniłem na Gertę. A poprosimy ją w takim razie. I niech nam się tutaj zaprezentuje. Proszę bardzo. No, wygląda całkiem unikatowo, trzeba przyznać, też się wyróżnia na tle pozostałych wierzchowców. Zresztą
Akurat wielbłądów legendarnych mam w mniejszości. Najwięcej jest koników, a teraz... Może nadal nie jest to wyrównana proporcja, ale przynajmniej o jednego wielbłąda więcej będzie, więc to mnie cieszy. No i troszkę sobie pobiegamy w najbliższym czasie na pewno tym wielbłądem. A, patrzcie, to akurat tak się składa, że tu już jest ten właśnie północny region. To sobie jeszcze pozwolę odkryć na koniec tego odcinka kolejny pytajnik. Zobaczymy, co tutaj będzie do odkrycia. Jeszcze tak przyglądam się Gercie. Dajcie znać w komentarzach, jak się wam to zadanie podobało. Trzeba przyznać, że naprawdę nas tutaj twórcy pofatygowali przez kolejne lokacje. Ale myślę, że lepiej, że nas pofatygowali przez te lokacje w ramach zadania, niż gdybyśmy mieli i tak przecież sobie to odkrywać bez jakiegokolwiek questa. Przecież tak czy siak byśmy się tam dostali. Dobra. Kurczę, korci mnie, żeby w końcu wykorzystać szał na którymś przeciwniku. This area is off limits. Problem tylko w tym, że akurat tak oni zawsze stoją, że jest tym mały problem. Może tamten koleś, który kurczę się oddalił, to byłoby bardzo rozsądne. Chociaż kurczę, tutaj też będzie mały problem. Pewnie teraz się zatrzyma niestety. A no właśnie. To jest zawsze ten kłopot. Wejdę tutaj póki co. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważył, co? Chociaż kurczę, jest to ryzykowne. Dobra. Tu jest spokój. Kurde, tamten już zwraca uwagę. Spadamy, spadamy. Koleś wpada w szał i niech zaatakuje pozostałych. Oczywiście taki jeden koleś to tutaj wiele jakoś zamieszania nie zrobi. Pewnie nawet padnie prędzej. No ale przynajmniej skorzystaliśmy z tego, bo bardzo rzadko z tego korzystałem rzeczywiście, to nie ukrywam. Tamten jest jeszcze na uboczu, może dałoby radę go dopaść. Pobiegnijmy szybko. A, widzę co ty tutaj zamierzasz robić chyba. Chociaż może i nie. O, i to jest najgorsze, że już też mi się to zdarzyło wcześniej. Czasem jak wykorzystujemy tę umiejętność szału, to zamiast właśnie go tak zatruć, to koleś się odwraca i mnie zaczyna atakować od razu. I przez to nie lubię też między innymi dlatego tego wykorzystywać, no bo właściwie po co, skoro i tak zaraz jestem wykrywany. Teraz przywołam tutaj gościa. Dobra, też nie ma co zwlekać, tylko po prostu zaatakujemy ich. Tak będzie chyba najlepiej. Czy tutaj na górze jest coś? No raczej nie. Dobra, to atakujemy. I znowu wciskałem cały czas trójkąt, żeby wykonać kombinację zabójstw i jak zwykle nie było takiej możliwości. To już jest tradycja w tej mojej serii. Teraz kombinacja z rzutem ładnie pójdzie. Ekstra. I to na tego właśnie starczą chciałem. Na koniec mamy jeszcze tego gościa, który poszedł walczyć z tamtym pierwszym przeciwnikiem. No a tutaj możemy sobie uzupełnić strzały. Dobra. To co najważniejsze jednak, to zabrać sobie skarb z tego miejsca. To będzie po tej stronie. O, i tu też będą kryształy, super. To oznacza, że na koniec jeszcze będę mógł ulepszyć sobie jakiś element wyposażenia za momencik. Tylko tutaj pozwolę sobie zabrać wszystko. Przejdźmy w takim razie. I teraz tak, mogę rozwinąć sobie cokolwiek bym chciał. I myślę, że pójdę w obrażenia przy walce wręcz. To już będzie też maksymalnie rozwinięta bransoleta. Zobaczmy, jak ona teraz będzie wyglądać.
troszeczkę zmienił się kolor, jak sami widzicie. No i brakuje mi jeszcze ilu kryształów tak naprawdę? Tutaj 7, później 10 to będzie 17. 27 kryształów jeszcze, żeby rozwinąć sobie wszystko maksymalnie. Mam nadzieję, że będzie ich wystarczająco dużo. A jeśli ewentualnie by zabrakło w poszczególnych lokacjach, to trzeba będzie je wykupić u sprzedawcy. No dobra, w takim razie w tym odcinku to by było na tyle. Tutaj, jak już wam wcześniej mówiłem, mamy właśnie jeszcze miejscówkę, której nie zwiedziliśmy do tej pory, a wygląda to na coś takiego najbardziej rozbudowanego architektonicznie. Więc kto wie, nie wiem, czy w kolejnym odcinku się tam wybierzemy, bo to też zależy od zadań, jakie będziemy wykonywać i gdzie nas poprowadzą, ale na pewno będzie się działo, bo mamy jeszcze co do roboty. Dzięki, że oglądaliście ten materiał i usłyszymy się w kolejnych odcinkach. Cześć!